Hejka, jestem Gabi i witam w kolejnym filmie z gry Roblox. Na sam początek, moi drodzy, przejdźmy do zwycięzców ostatniego konkursu. Do wygrania mieliście Shiny Lucky Magiciany, dodatkowo wam dodawałam jeszcze kryształki Lucky, oczywiście Shiny i dragonki, co tam wam było potrzebne. Tutaj wam się wyświetla lista zwycięzców i teraz wam pokażę jeszcze, na co będzie nowy konkurs, bo myślę, że wam się spodoba. Przejdźmy sobie na razie do eventu, do ostatniego jajka, z którego już, moi drodzy, udało mi się wydropić wszystko. Teraz prawdopodobnie będziecie widzieć screeny i fragmenty właśnie z mojego dropienia. No i jak widzicie, w tym jajku mam już kompletnie wszystko. Najbardziej na pewno interesuje was ten Clover Master. Tutaj możemy zrobić jeszcze jednego shiny, więc będę miała już 3 shiny dzięki moim widzom, którzy na serwerze mi właśnie te pety dawali. A jeżeli chodzi o najrzadszego peta z tego jajka, czyli Trifolium Spirita, 20 tysięcy. Jego by było fajnie zrobić shiny, no jeszcze nie tym razem, moi drodzy, niestety. Ale co mam dla was? Wielu widzów przesłało mi takie fantastyczne pety z 40 już tutaj enchantem. Możecie jeszcze je zrobić na 50. No i zobaczcie, mam tutaj orby, aż 3. Clover Bursta, mam Lucky Kryształki, no mam naprawdę sporo tych 40-enchantowych petów do rozdania, a w sumie 9, więc chętnie te 9 rozdam. Wystarczy oczywiście, że zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie lajka pod tym filmem, a w komentarzu napiszecie OG, OG, tutaj wam napiszę. Pamiętajcie oczywiście, że zostawić swoją nazwę na Robloxie, bo to jest bardzo ważne i przy okazji możecie mnie zaprosić, będzie mi łatwiej was dodać do znajomych i na serwer. Okej, skoro konkurs ogłosiłam, wszystko już w sumie w tym update'cie, co mogłam zdobyć, co zdobyłam. No jedyne co, to jeszcze mogę tytuł sobie postarać się zdobyć, bo mam bardzo dużo srebra. No ale coś więcej? Raczej chyba nie. Ale moi drodzy, zrobimy sobie jeszcze jedną ważną rzecz. A mianowicie zmienimy ten oto świąteczny skin na skin, który bardziej przypomina mnie, no i jest bardziej wiosenny. Za chwileczkę doładuję sobie Robuxy i spróbujemy odtworzyć moje zdjęcie z Instagrama właśnie w Robloxie. Mam nadzieję, że nam się to uda. Za chwileczkę się przekonamy. Na ten moment mój awatar jest typowo świąteczny i na koncie mam 89 Robuxów, więc za chwileczkę stan mojego konta będzie musiał zostać podwyższony i zobaczycie dokładnie, o ile Robuxów. Najważniejsze już za nami, mamy Robuxy, więc już coś podziałamy na pewno. Tutaj jeszcze raz możecie zobaczyć dokładnie moje zdjęcie. Jest to jedno z ostatnich moich zdjęć na Instagramie. Taka wersja Gabi gamingowej. Myślę, że damy radę coś takiego odtworzyć, bo tam nie ma za dużo szczegółów. Istotne elementy to tak, spodenki jeansowe krótkie, które w sumie już mam, ale weźmy sobie jakieś inne, bo tutaj już mam. No weźmiemy sobie po prostu inne, odświeżymy sobie troszkę tego awatara. Tutaj już miałam takie spodenki, weźmiemy sobie, tak jak wam już wspominałam, inne. Koszuleczka taka luźniejsza, żeby łatwiej się grało, najlepiej odkrywająca brzuch. Dodatkowo może uda nam się znaleźć kocie słuchawki, byłoby bardzo fajnie. I na pewno coś jeszcze sobie poszukamy, jakieś może ciekawe buty, bo tutaj w tej stylizacji akurat nic takiego nie miała. Tak więc przejdźmy sobie do sklepu. Tutaj jest tak dużo rzeczy, że na pewno będzie mi ciężko coś znaleźć. Plus, moi drodzy, może zmienimy włosy w końcu, bo włosy w sumie są dość drogie. Ale jak już szaleć, to szaleć. Popular girl blonde hair. To mi przypomina mnie, przynajmniej mnie, może w Robloxie. Te włosy byłyby fajne, możemy spróbować je założyć, ale tamto muszę zdjąć. Poczekajcie, może wszystko zdejmę, będzie dużo łatwiej na pewno. Teraz już mamy golaska. Ja bym spróbowała w ogóle tego, bo to mi się tak giga podoba. Kojarzy mi się... Jezu, jakie to jest ładne. Jakie to jest ładne. 85 Robuxów, nie ma tragedii. No dobra, ale może zobaczmy coś bardziej, co mnie przypomina. Tu jest takie everyday hair. No jest takie nawet jak ja. Może coś takiego bardziej wysublimowanego? Ciekawe, ciekawe. Tutaj jest jeszcze z kucykiem blondynka. Ej, ładne włosy swoją drogą w Robloxie. Coraz lepiej to wygląda. Ale w sumie to najbardziej mnie przypomina, więc myślę, że to kupimy. Jest ok, nie jest jakoś ultra drogie, więc przyda nam się. Przejdźmy może dalej. Przejdźmy teraz sobie okulary, ua. Dobra, bo wiecie co, ja tu będę się na wszystkim tak zatrzymywać, bo wszystko mi się podoba. Easter Bunny, no przecież musi być wielkanocny, no bo jak, żeby inaczej. Ale takie coś na Wielkanoc moglibyśmy sobie sprawić. Dobra, to jest śmieszne, to jest giga słabe. Ale zobaczcie, co znalazłam. Gaming Kitty Headphones, czyli to, co dokładnie mam na głowie. Uderzyłam mikrofon. Kolor się zgadza, wszystko się zgadza, więc myślę, że przymierzymy sobie teraz. Oby tylko...
Wow, nie mam włosów. Dobra, kupujemy. One kosztują 50 robuxów. Stać mnie na to. Przejdźmy teraz, załóżmy sobie wszystko, zobaczmy jak to wygląda. Na pewno tak, włoski i Gaming Kitty Headphones. Jest! Udało się! Dobra, to wygląda kozacko. To już jest duża część mojego stroju, więc poszło spłatka, bym powiedziała. O, może nową linkę jakąś. Lil Nas, to jest w ogóle jedna z moich ostatnio ulubionych osób, które słucham, której muzyki słucham. Ty, bardzo ładne to jest w sumie. Ha! Wygląda mi taki troszeczkę... No nie wiem, to jest takie za małe na tą moją głowę chyba. Dobra, chyba tego jednak nie. Wyglądam jak taki pucek. Tu by była Gabi makijaż. Ile to kosztuje? Dobra, cofam. Ile to kosztuje? Ale fajna emotka, no ale ona będzie mi kosztowała wszystkie moje pieniądze. Nie no, bez przesady. Dobra, pomyślmy czego szukamy, bo tutaj będzie dużo wszystkiego fajnego, więc może nie szukajmy tak ogólnie, tylko zawęźmy nasze poszukiwania. Zawęźmy do koszulki. Dobra, ja bym chciała niebieską. Blue Llama, o. Llama jakby była, to było... O matko, jakie to jest genialne. To jest przepiękne, no ale nie, no nie możemy wziąć takiej, bo ona mi się nie kojarzy nijak z Fortnite'em i z tą llamą, którą miałam tam na koszulce. Ale już na przykład takie coś? Co myślicie? Ale słodka paka, jejku, to jest przesłodkie. No ale, no nie, no biała koszulka to jednak nie. Znajdźmy coś, co... No proszę. No proszę, 14 robuxów i mamy koszuleczkę. Będzie idealna. No, zawsze będzie na zapas w razie co. Dobra, mamy koszulkę, to jeszcze znajdźmy sobie może jakieś spodenki. Przypominam, muszą to być spodenki jeansowe. Już jedne mam, ale w razie co będą, ale wolałabym jeszcze znaleźć jakieś fajne, również jeansowe. Ja w sumie te spodenki mam takie zwykłe na tym zdjęciu. O, niezwykłe, bo one mają takie przetarcia. Może tym się kierujmy. Tych stron jest mnóstwo, więc tutaj wiecie, możecie szukać i szukać. To by było... Nie, no to nie jest, to nie jest, to nie jest to. To nawet nie jest to, ja nie chcę dziur, w sensie dziur ze spodniami, tylko chcę spodnie z dziurami. A w sumie to ja bardziej mam takie, wiecie, poszarpane na końcu. Dobra, to zajmie wieki. O, czekajcie, czy to będzie coś takiego? To jest dokładnie to, to jest dokładnie to, to są moje spodnie. Nie wiem skąd oni mają moje spodnie i to jeszcze za 5 robuxów, ale to jest dokładnie to. Ło, przepraszam, nie mam koszulki, zaraz to naprawimy. Tak by się to prezentowało, moi drodzy. Niestety, ta koszulka jest troszeczkę za długa. Nie mogę jej jakoś złapać, wiecie, zawiązać. Możemy sprawdzić może jeszcze jakąś taką koszulkę z Fortnite? Może będzie? Mam taką bluzę! Oh my god, weźmiemy sobie na zapas. Weźmiemy sobie Cuddle Squada, przyda mi się. Dobra, i tych lam jest kilka. Tą pierwszą chyba kupiłam. Tu jeszcze są jakieś, dobra. To może, one są tanie w sumie, może kupię kilka, może coś się zmieni? A może nie? Czemu one mają różne ceny, jak to jest jedno i to samo? Dobra, nic, kupię i sprawdzę, kupię wszystkie. Czy ja oszalałam w tym momencie? Trochę boli, ale bez przesady. Dobra, mamy wszystkie. Czyli tak, muszę sobie je poubierać. Nie wiem, czy to mi poskutkuje. Nie, moja szafka jest straszna. Na każdy dzień tygodnia mam teraz koszulkę. Dobra, pierwsza już wiem, że nie zadziałała. Zobaczymy kolejne. Też nie, no nie, no nie, no niestety. Będziemy musieli mieć wydane pieniążki na marne i niestety koszuleczkę taką na wierzch, na spodenki. Ale i tak, mimo wszystko, wydaje mi się, że bardzo dobrze odwzorowaliśmy mój strój na tym zdjęciu z Instagrama. Wygląda to całkiem, całkiem legitnie. No niestety, przejrzałam już wszystkie koszulki i wychodzi na to samo, więc jeszcze wybierzmy sobie buty, bo tego nie mam. A, buty mam, adidasiki. No mam w sumie podobne, bez czarnych pasków, więc są spoko. Ale wybierzmy sobie jeszcze buźkę. I tu już wydaje mi się, że możemy... O, nawet maseczki są. Że tu już możemy sobie poszaleć. I jeszcze taniec z Fortnite weźmiemy. No koniecznie Floss Dance. Musi być. Zakochałam się w tych emotkach. Dobra, nieważne. Weźmy sobie jeszcze tą buzię, bo tego nam brakuje. A może tu pisze Fortnite? Może coś wyskoczy? Nie, ale weźmy coś, co przypomina mnie. Chociaż troszkę. To ma większe oczy. Ale ja już mam jakieś. Czekajcie, bo ja już coś mam. No anime Surprise'a już mam i Woman Face'a typowe. Dobra, to nie, to weźmy coś wyjątkowego. No nic, możemy się umówić tylko na to, że te fajne face'y kosztują giga dużo, więc... Serio? Z tych face'ów, które miałam dostępne, to chyba jedynie to, co już mam, jest spoko. Ta Pride'owa też jest fajna, ale myślę, że ta moja anime... Weźmy sobie to, w razie co nawet, żeby gdzieś tam było. Bo tam wiecie, ja też troszkę makijażuję sobie na swoim Instagramie. Zapraszam was serdecznie, żeby zobaczyć. Myślę, że to też gdzieś tam fajnie by wyglądało. Dobra, anime wygląda tak, fajne. A tutaj będzie ten
beaming with pride. A dobra, zostawmy. Zostawmy na razie tak. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem spoko. Przejdźmy sobie jeszcze do innej gry, żeby zobaczyć dokładnie jak wygląda. Myślę, że Meep City będzie do tego bardzo dobre. Okej, i zobaczmy jak to się prezentuje. Z tyłu bardzo dobrze. W sensie no bardzo, bardzo podobnie. No, powiem wam, że wyszło kozacko. Naprawdę to jest podobne do mnie. Także oto ja. Wyglądam kozacko. Ej, naprawdę. Jakby to jest wszystko, czego trzeba. Wszystko, co mam w swoim stroju na tym zdjęciu, plus to, że czasem gdzieś tam coś pokombinuję z makijażem, też jest tu uwiecznione, więc moim zdaniem wyszło bardzo spoko. Na cały skin wydałam około 300 robuxów, coś koło tego, ale i tak większość poszło na tą koszulkę, bo kupiłam kilka sztuk, żeby ją może jakoś tak podwinąć, ale niestety się nie dało. No ale mimo wszystko, może wam pokażę bardziej z tyłu. Spodenki jak najbardziej się zgadzają z moimi. Butów nie mam, no ale buty są ok. Koszulka jest jak najbardziej taka sama. Słuchawki, co najważniejsze, no i blond włosy. Wydaje mi się, że udało mi się odtworzyć moje zdjęcie. Możecie dać mi znać w komentarzu i dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze zobaczyć może jakieś odtwarzanie moich stylówek na zdjęciach w Robloxie. Myślę, że coś takiego moglibyśmy zrobić jako jakaś seria. Zobaczymy. Coś podobnego widziałam u Kitty Belly, więc myślę, że moglibyśmy również coś takiego wprowadzić. A ja, moi drodzy, żegnam się w moim nowym wyglądzie. Przypomnę wam jeszcze, żebyście wzięli udział w konkursie, subskrypcja, like i w komentarzu napiszcie OG. Tutaj wam zostawiam. Także w dzisiejszym odcinku to już było na tyle. Zapraszam was jeszcze do opisu tego filmu, gdzie znajdziecie linki do mojego Instagrama przede wszystkim oraz TikToka. Wpadajcie. A ja na dzisiaj będę się już z wami żegnać. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa!